Pakiet Małego Dziecka to duży program, który od dawna realizowany był przez Suwalski Szpital. Modernizację przeszły oddziały chirurgii dziecięcej, pediatryczny, neonatologiczny, blok porodowy, oddział położniczy i oddział ginekologiczny. Ostatnia faza projektu to doposażenie tych oddziałów w sprzęt medyczny, który podniesie jakość świadczonych usług i pozwoli znacząco rozszerzyć ich ofertę. Również idziemy w kierunku diagnostyki właśnie tego najmniejszego pacjenta, czyli tu będzie doposażenie pracowni badań endoskopowych, ale również i bloku operacyjnego w aparaturę i sprzęt właśnie potrzebno przy zabiegach właśnie tych najmniejszych pacjentów. Wśród nowoczesnych urządzeń m.in. skaner naczyń krwionośnych, inkubator i wiele innych. Nie jestem w stanie tego wymienić, bo to ponad 200 pozycji różnego sprzętu i aparatury. Na zakup urządzeń szpital wydatkuje ponad 8 milionów złotych. Zyskają na tym tysiące maluchów, nie tylko tych z Suwałk. Oddziały nasze dziecięce zabezpieczają nie tylko tutaj ten rejon naszej Suwalszczyzny, ale nasze oddziały, na przykład oddział chirurgii dziecięcej jest drugim szpitalem na terenie województwa naszego podlaskiego. Dlatego oddziaływanie tego szpitala jest również poza województwo podlaskie, bo również północne rejony tutaj Warmii i Mazur również są zabezpieczane przez nasz oddział. Dlatego najmniejsi pacjenci to jest cała populacja z północno-wschodniej Polski. To nie jedyne wydatki naszej placówki. Do szpitala niebawem zostanie zakupiony sprzęt do diagnostyki obrazowej. Również pozytywnie został rozpatrzony nasz kolejny wniosek o dofinansowanie w zakup aparatury diagnostycznej w ramach procedur onkologicznych. I tutaj chcemy doposażyć właśnie zakład diagnostyki naszej obrazowej w nową aparaturę i sprzęt właśnie w zakresie diagnostyki pacjentów onkologicznych, gdzie ta wykrywalność i skuteczność diagnostyki będzie znacznie lepsza. W szpitalu trwa również procedura dopuszczenia do użytkowania nowego tomografu komputerowego. On jest fizycznie wstawiony w nowej pracowni, przeszedł już określone testy wymagane przez producenta. Ostatnie testy i pomiary zaplanowano na 4 grudnia. Jeśli będą pomyślne, urządzenie stanie się dostępne dla pacjentów i personelu. Ale na tym nie koniec. W ramach POIS-u, czyli to są środki jak gdyby centralne, to jest otrzymaliśmy ponad 1,5 miliona i to jest głównie na doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego. I tutaj też będzie wymiana sprzętu na nowszej generacji, sprzętu, którego u nas nie było. Dyrektor nie ukrywa zadowolenia z możliwości doposażenia SOR-u. No tak, bo to jest taka komórka, gdzie ten pacjent najbardziej potrzebujący w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia trafia, więc jest wymagana tam szybka diagnostyka i szybkie wdrożenie procesu leczenia, stąd rzeczywiście tam muszą być to działania takie priorytetowe, zarówno jeżeli chodzi o świadczenia medyczne, ale żeby szybko była postawiona ta diagnostyka, udzielona pomoc, no muszą mieć narzędzia nasi lekarze. Stąd zakupy najnowszego, wcześniejszego sprzętu i aparatury medycznej.